Witajcie, Kościele. Dobrze, kochani. Dziś wracamy do nauczania z zeszłej niedzieli. Dziś wracamy do tematu płonących lamp, który zapoczątkowałem w zeszłym tygodniu. Tydzień temu mówiliśmy o relacji z Duchem Świętym i o tym, jak być pełnym Ducha Świętego. Mówiliśmy o tym, jak napełniać się Duchem, aby nasze lampy płonęły dla naszego Boga. Aby nasze lampy płonęły jasnym i wyrazistym światłem. Rozmawialiśmy o tym, jak pozyskać to paliwo do naszych lamp. Mówiliśmy o tym, co tak naprawdę kryje się w tych słowach Pawła, abyśmy dbali o to, by Duch mógł nas stale napełniać. Mówiliśmy o tym, że to napełnianie, ta oliwa, którą my musimy dostarczać do naszych lamp, jest dokładnie tym samym, co naród izraelski robił, kiedy dostarczał oliwy, wytłaczał oliwę, by lampa, by świecznik i te lampy ustawione na tym świeczniku w namiocie zgromadzenia mogły płonąć przed Panem nieustannie. I my jako Kościół żyjący w Nowym Testamencie, my jako świątynie Ducha Świętego też jesteśmy do tego powołani, by nasze lampy płynęły przed Panem nieustannie. Mówiliśmy o tym na przykładzie właśnie listu do Efezjan, że Paweł, nauczając Kościół w Efezie, mówił, że nie wystarczy, że patrząc właśnie na ich życie, wskazywał, że nie wystarczy być raz napełnionym Duchem Świętym, ale naszą powinnością jest dostarczać ciągle paliwa i też mówił właśnie do Efezjan, żeby nie zasmucali, nie gasili tego Ducha Bożego, bo oni poprzez niewłaściwe relacje, poprzez nieprzestrzeganie Bożego prawa, gdzieś stając okoniem trochę do tego Bożego prawa, Paweł musiał ich napominać i korygować, mówiąc, nie zasmucajcie Ducha Bożego, napełniajcie się Duchem Świętym. Mówiliśmy o tym również, jaki wpływ na nasze życie wywiera relacja z Duchem Świętym. O tym, przed czym nas zabezpiecza oraz o tym, przed czym nas chroni. Mówiłem o tym, że kiedy jesteśmy wypełnieni Duchem Świętym, kiedy jesteśmy pełni Ducha Świętego, to naturalnie mamy ta skłonność nasza do grzechu przestaje nami rządzić, ponieważ kiedy jesteś pełny Ducha Świętego, to nie jesteś w stanie sobie pozwolić na to, by prowadzić życie w sposób żyć nieostrożnie, ponieważ to, co cię wypełnia, staje się twoim jakby zabezpieczeniem, twoją ochroną, ale również jest ochroną na to, co przyjdzie do twojego życia, bo my jako ludzie nowonarodzeni nie jesteśmy wolni od cierpienia, od bólu. I kiedy jesteśmy pełni Ducha Świętego, to Duch Święty pozwala nam przez to przejść. Używałem też na koniec swojego nauczania w zeszłym tygodniu, używałem rekwizytu właśnie tych butelek, pełnej i pustej butelki. I myślę, że ten obraz, na podstawie też tego, co mówiliście, te feedbacki, które gdzieś od was otrzymywałem, widziałem, że ten obraz was gdzieś dotknął i tak sobie później myślałem, że właściwie to mogłem wyjść tydzień temu, 15 ostatnich minut od tyłu zacząć i właściwie tyle by było, może by wystarczyło, nie trzeba było przez 40 minut mówić. Dziś, kochani, natomiast chciałem, zgodnie z tym, co mówiłem tydzień wcześniej, pójść dalej, pójść krok dalej w tym nauczaniu o lampach. Dziś chciałbym, byśmy porozmawiali, jak sprawić, by to paliwo, które dostarczamy do naszych lamp, zapaliły się żywym ogniem. Jak sprawić, by ten Duch Święty, którego mamy w sobie, zapłonął. Bo możesz dostarczać sobie, bracie lub siostro, paliwa. Możesz dostarczać się, możesz dbać o swoją lampę. Możesz ją polerować. Przyjąć pewne, nie wiem jak to powiedzieć, nauczyć się żyć w sposób religijny. Ale jeśli nie dasz zapłonu do tego paliwa, to to paliwo nigdy nie zapali się żywym ogniem. Powiemy sobie, czym jest ten zapłon. Co sprawia, że Boże Słowo
nagle, które w tobie mieszka, ten Duch Chrystusowy jest w stanie płonąć jasnym światłem. Porozmawiamy o tym, jak ta relacja ma, ta nasza relacja z Bogiem, jak to napełnianie się Duchem Świętym, Jego Słowem ma realny wpływ nie tylko na tu i teraz, ale również na twoją i moją wieczność. Chciałbym, abyś wychodząc stąd po tym nauczaniu, wyszedł stąd z pytaniem w sercu, w jakim jestem miejscu. W jakim jestem miejscu, jaki kierunek nadałem swojemu życiu, bo jakiś na pewno nadałeś. Jakiś na pewno, bracie, siostro, nadałeś. Albo podążasz w dobrą stronę, albo podążasz w niewłaściwą. I dziś chciałbym, by to nauczanie było właśnie takim barometrem tego, w jakim miejscu jesteś. Czy moja lampa płonie, czy może moja lampa przygasa? Będziemy dzisiaj czytać z Ewangelii Mateusza z 25 rozdziału. Będziemy czytać od wersetów od 1 do 13. Na bazie tej historii, tego podobieństwa dziś będziemy, rozbierzemy sobie, zrobimy sobie takie studium tego słowa. Rozbierzemy je na czynniki pierwsze i spojrzymy, co to znaczy lampa, co to znaczy mądra, głupia panna i tak dalej, i tak dalej. Ale pierwszy przeczytajmy tą historię. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi, a gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych: użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre: o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i tych, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: panie, panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Pytanie to, powaga tej historii jest ogromna, bo to, jak do niej podejdziesz, to, jak do tej historii podejdziesz i to, co czy z nią coś zrobisz, będzie z pewnością rzutowało na twoją wieczność. A więc skoro tak jest, to z pewnością warto się nad tym zastanowić i pochylić. Światło w tej historii było warunkiem przyjęcia czy też wpuszczenia na ucztę weselną. Wpuszczone zostały te, których lampy świeciły, a nie te, które lampy były zgaszone. Podobieństwo to Jezus powiedział w wyniku pytania, jakie już zadali uczniowie wcześniej. Rozdział wcześniej czytamy, że przychodzą do Jezusa jego uczniowie i pytają go: powiedz nam, kiedy to się stanie i jaki będzie znak twojego przyjścia i końca świata. I Pan Jezus rozpoczyna dłuższą mowę o tym, co będzie następowało. W sposób systematyczny mówi, co będzie się działo, jakie będą pewne kolejne kroki jego przyjścia. I za każdym razem mówi: wtedy będzie to, wtedy będzie tamto. I dochodzi do tego miejsca i mówi, właśnie odpowiada uczniom: wtedy podobne będzie królestwo niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. Jezus odpowiada im, jak będzie wyglądał Kościół tuż przed ponownym przyjściem i końcem, jego przyjściem i końcem świata. Jaki będzie stan duchowy Kościoła? Innymi słowy, po prostu jak będzie wyglądał Kościół, nie ten świat, nie wszyscy ludzie zgromadzeni na tym świecie, ale
ludzie, którzy siedzą w kościelnych ławach. A więc ty i ja. Ty i ja. Ta historia mówi o mądrych i o głupich ludziach w kościele, którzy siedzieli w kościelnych ławach i za nic nie robili sobie ze Bożym Słowem. Jedni siedzieli, brali go do serca, karmili się, napełniali się Bożym Słowem, a drudzy niby czytali, niby powierzchownie robili wszystko jak należy, ale za nic nie chcieli stanąć w posłuszeństwie Bożego Słowa. Pan Jezus mówi o mądrych i głupich ludziach. Nie obrażaj się, bracie lub siostro, bo dziś ja tego nauczania nie wprowadziłem. Ja tego nauczania nie wprowadziłem. Dziś, kiedy będę mówił o mądrych i głupich pannach, to będę mówił nie tylko o tobie, ale również o sobie. Ja dziś mogę stać tutaj, mogę głosić do was płomienne kazanie, ale mogę tak się w życiu pogubić, mogę tak strasznie upaść, że ja również mogę pozostać głupią panną pośród tych mądrych. Więc kiedy będę mówił o mądrych i głupich ludziach, to będę mówił o mnie i o tobie. Pan Jezus, dzisiaj wiecie, to jest ciekawe, bo nowe tłumaczenia, te bardziej uwspółcześnione, mówią o nierozsądnych, o roztropnych i mniej roztropnych. Ale wiecie, w Grece Pan Jezus tego nie powiedział. Kiedy czytamy oryginał grecki, Pan Jezus dokładnie powiedział to, co powiedział. Mówi o głupich pannach. Więc pozwolicie, że ja dzisiaj też będę używał tych słów. W żaden sposób nie chcę niczego dodawać. Modlę się, wiecie, o łaskę przez cały ten tydzień. Mówię, Panie, daj mi to w miłości powiedzieć do ludzi. Bo będę to mówił do nas, do mnie i do ciebie. Ja tej historii, wiecie, po ludzku, ja nie jestem w stanie tego wyrwać. Nie jestem w stanie kartki z Biblii wyrwać i ją po prostu ją opuścić, bo ona może kogoś urazić. To Pan Jezus takie nauczanie wprowadził. Chciałem na wstępie dopowiedzieć taką dygresję, że jeśli masz taką myśl, no dobrze, ale to dotyczy czasów końca Kościoła, jak będzie wyglądał Kościół przed ponownym przyjściem Chrystusa, no to jeszcze daleko, to przecież to nie do nas, bo jeszcze kawał czasu do tego. To chcę ci powiedzieć, bracie, siostro, jeśli masz takie myśli, jeśli pojawiają się w tobie myśli tego typu, to znaczy, że jesteś na dobrym kroku, na dobrym miejscu do tego, by zostać zwiedzionym. Bo twoja czujność już została uśpiona. Z biblijnego punktu widzenia, kochani, my żyjemy w czasach końca. Od 70 roku, kiedy świątynia w Jerozolimie została zburzona, żyjemy w czasach ostatecznych. Oczywiście one trwają już prawie 2000 lat. Ale wiele z tego, co Jezus zapowiadał przed tą historią, zanim zaczynają mówić, mówi o wojnach, o zarazach, o głodzie, mówi o wielu fałszywych mesjaszach, które przyjdą, to wszystko już się wypełniło. Jeśli myślisz, że jeszcze wiele rzeczy jest przed nami, to żyjesz w strasznym zwiedzeniu. Patrząc chociażby tylko i wyłącznie na tych mesjaszy, których Jezus zapowiadał. Oczywiście Antychryst przyjdzie, ale mesjaszy się pojawiło już prawie przeszło 40. Encyklopedia Żydowska mówi o przeszło 40 mesjaszach, którzy pojawili się od czasu Jezusa do dzisiaj. Chociażby jednym z takich fałszywych mesjaszy był Bar Kokhba w II wieku, który twierdził, że jest Mesjaszem, poprowadził Żydów w ostatnim powstaniu przeciwko Rzymowi, które zostało krwawo stłumione. W efekcie cały naród został wybity, a potężna część została wzięta do niewoli. Kolejnym takim był, ja podaję tylko trzech z brzegu, tych najbardziej znanych. Mojżesz z Krety, 5 wiek. Też ogłosili go Mesjaszem. Zebrał tysiące ludzi, poprowadził ich ku morzu. Byli przekonani, że przyjdzie Pan i wszyscy się potopili. 160 lat później, 1666 rok, Sabbatai Zvi, kolejny, który był ogłoszony nie sam przez siebie, ludzie go ogłosili. Oznajmił też, że jest Mesjaszem, obiecując przywrócenie do ziemi izraelskiej. Zgromadził ich tysiące, a kiedy nic się nie udało, to zwinął się, uciekł, przeszedł na islam. Historia narodu żydowskiego mówi, że ci Mesjasze fałszywi, o których Jezus mówił, już byli.
Pan Jezus opowiada systematycznie, co się wydarzy. Wojny, wiecie, wojny etniczne były zawsze, ale to, co było, pierwsza, druga wojna światowa, przecież to były takie wojny, że wszyscy już o tym wiedzieli, radia były, cały świat o tym wiedział, a Pan Jezus mówił, będziecie słyszeli o wojnach. Wiecie, o lokalnych wojnach, to wszystkie nawet 1000 lat temu ludzie wiedzieli, ale o tym, co się dzieje na całym świecie, no to pierwsza, druga wojna jest najżywym przykładem. Zresztą takich wojen świat nie widział. Jezus też mówi o tym, że w tym nauczaniu poprzedzającym to, że drzewo figowe zakwitnie. Mówi, naród izraelski jest dla nas barometrem, jest dla nas takim czasomierzem, w jakim miejscu historii jesteśmy. My żyjemy w czasach końca, być może jesteśmy jednym z ostatnich pokoleń, które wieszają kalendarze na ścianach. W 1948 roku, kochani, naród izraelski po prawie 2000 latach niebycia na mapach świata rozkwita na nowo na naszych oczach. A Pan Jezus powiedział bardzo wyraźnie, że gdy zobaczycie drzewo figowe, które zakwita, to wiedzcie, że czas jest bliski. Żyjemy w czasach końca. I jeśli myślisz, bracie lub siostro, że masz czas, to jesteś już zwiedziony. Oczywiście wiem, my czekamy od 2000 lat, ale jesteśmy naprawdę tuż przed końcem. Skąd wiemy, że ta historia jest do nas, do Kościoła? Jezus rozpoczyna w pierwszym wersecie, mówi, wtedy Królestwo Niebios będzie podobne. I mówi, o Królestwie, wiecie, Niebios to nie jest jakaś niebiańska rzeczywistość. To nie jest, wiecie, to nie są... Pan Jezus nie mówi o tym miejscu, gdzie jest Pan Bóg, gdzie aniołkowie siedzą na chmurkach i grają Mu. Jezus zresztą mówi o tym, że Królestwo Boże nie jest tu czy tam. Królestwo Boże niesiemy my. Każdy z nas, kto nosi Ducha Świętego w sobie, niesie Królestwo Boże. Za każdym razem, gdy idziesz, gdy głosisz, rozszerza się Królestwo Boże. Wszędzie tam, gdzie my jesteśmy, ci, którzy oddali życie Jezusowi Chrystusowi, Paweł w liście do Rzymian pisze w 14 rozdziale, Królestwo Niebios to nie sprawa tego, co się je, co się pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Inną wskazówką, która mówi o tym, że to dotyczy Kościoła, a nie wszystkich ludzi, że to nie chodzi o to, że ci w Kościele to wszyscy jadą pięknie do nieba, a ci poza Kościołem na potępienie, to że ta historia mówi do nas, jest chociażby to, że Jezus tam mówi o symbolice zaślubin. Ona jest bardzo mocno, ta historia, osadzona w kulturze wschodniej. Nie chcę się w nią zagłębiać, ale Pan Jezus zresztą, kiedy mówi właśnie o tym, że On jest oblubieńcem, to często w Pieśni nad Pieśniami też czytamy obraz Kościoła jako panny, jako dziewicę, a Chrystus jako ten oblubieniec, na który Kościół czeka. Zresztą w Mateusza, w tej samej Ewangelii, z której czytaliśmy tą historię o 10 pannach, Jezus mówi tak, czy mogę na pytanie uczniów Jana Chrzciciela, dlaczego jego uczniowie nie poszczą, to Jezus odpowiada im, czy mogą goście weselni się smucić, dopóki z nimi jest oblubieniec? Nastaną jednak dni, gdy oblubieniec zostanie im zabrany. A więc widzimy, że ta historia jest ewidentnie skierowana do nas, do mnie i do Ciebie. A więc widzimy, że wszystkie panny oczekiwały oblubieńca. Wszystkie 10, nie tylko te 5 mądrych, ale również tych 5 głupich. No mam nadzieję, że wszyscy, tak jak tutaj jesteśmy, czekamy na Chrystusa. No chyba, że się mylę. Mam nadzieję, że nie ma tu nikogo na tej sali, kto, nie wiem, nie oczekuje Jezusa Chrystusa, bo jako Kościół tego się spodziewamy. No nie wiem, chyba, że bracie, przyszedłeś, siostro, nie wiem, bo może fajnie muzykanci grają i przyszedłeś się pobujać i pokołysać. Wszyscy oczekujemy, a więc widzimy, że trwają w oczekiwaniu, ale nagle okazuje się, że 5 z nich było głupich, czytamy w wersecie 2, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. By zrozumieć
o kim Jezus mówi, co Jezus ma na myśli, kogo określa mądrą i głupią panną, musimy spojrzeć na kontekst. Najlepiej bliższy, a potem ewentualnie dalszy. Nie ma lepszego sposobu odniesienia jak słowa Jezusa, albo też, nie wiem, z innych Ewangelii czy też listów, ale odpowiedź mamy w tej samej Ewangelii, w Ewangelii Mateusza. W 7 rozdziale mamy bardzo podobną historię i tam możemy znaleźć odpowiedź w słowach Jezusa, kogo On postrzega jako mądrego, a kogo jako głupiego. To jest w ogóle, jakbyśmy sobie tak, to nie mam teraz czasu, żeby to tak pokazywać wam krok po kroku, ale historia ta się zaczyna od tego, że Pan Jezus mówi, nie każdy, kto mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W tej historii też jest, że ludzie przyjdą i powiedzą, Panie, Panie. I czytamy dalej, Jezus mówi tak, w owym dniu wielu mi powie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim, czy nie, i wiecie, znacie to, czy nie wypędzaliśmy demonów, czy nie czyniliśmy wielu cudów, wtedy im powiem, nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. I od razu Jezus mówi, każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża jakiego? Mądrego. I kawałek dalej, Jezus mówi dalej, a każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża jakiego? Głupiego. To nam daje odpowiedź na pytanie, kogo Jezus postrzega jako głupią i mądrą pannę. Ta historia pokazuje nam, że mądry człowiek, mądra panna to ta, która karmi się Bożym Słowem, które przyjmuje je do serca i z całej siły, całego pragnieniem chce się podobać oblubienicy, chce to wypełniać, stara się żyć w posłuszeństwie względem Bożego Słowa. Ale głupia panna to ta, która siedzi w kościelnej ławie, być może nawet czyta Boże Słowo, być może uprawia, chodzi do kościoła, ale za nic ma Boże prawo. I nie chce robić nic, by wypełniać Bożą wolę. Tą moralną, tą odwieczną, by podobać się oblubienicy. Tak więc widzimy, że Jezus mówi o Kościele i o mądrych i głupich ludziach, tych, którzy chcą wypełniać Bożą wolę i tych, którzy się temu sprzeciwiają. Zresztą Mateusza, 5 rozdział, mówi tak. Będziemy krążyć właśnie przy Mateuszu cały czas. 5 rozdział, 16 werset mówi tak. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Twoja lampa, bracie i siostro, świeci wtedy, kiedy twoje uczynki, czyli twoje posłuszne postępowanie, wypełnianie woli Boga Ojca jest tym, co staje się zapalnikiem w twojej lampie. Nasza lampa pali się, kiedy jesteś wypełniony, jesteś posłuszny Bożemu Słowu, wtedy jesteśmy dobrym świadectwem. Nasza lampa pali się, kiedy nie zasmucasz Ducha Świętego brakiem posłuszeństwa względem Bożej woli. Tydzień temu mówiliśmy o tym fragmencie z listu do Efezjan 4:30. Nie zasmucajcie Ducha Bożego. Czy też nie gaście Ducha Bożego. Za każdym razem, kiedy przyjmujesz Boże Słowo, napełniasz się. Tobie się może wydawać, że masz fajną lampę, super wygląda, piękny egzemplarz. Tobie się może wydawać, że jesteś niesamowicie, w ogóle, że jesteś w dobrym miejscu. Napełniasz się, chodzisz do kościoła. Chodzisz może nawet na 3 grupy domowe. Napełniasz się Bożym Słowem. Ale jeśli nie jesteś posłuszny, to zachowujesz się podobnie jak Efezjanie. Efezjanie, Duch Święty, dlatego Paweł napisał do nich, mówi o różnych złych rzeczach, które czynili, mówi, że poprzez to zasmucali Ducha Bożego, oni go gasili, więc za każdym razem, kiedy stajesz w nieposłuszeństwie, bierzesz swoją lampę i ją po prostu wygaszasz. A jeszcze
chyba najtrudniejszy werset, który kiedyś mnie dotknął. Z 1 Samuela 15:23. Czy wiecie, że nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak i czary? Kiedyś mnie to tak siekło. Jeśli czujesz się komfortowo, bo zacząłeś, nie wiem, żyć właśnie w takim życiu, nie wiem, uprawiać, nie wiem, nazwijmy to religię, ale stoisz w nieposłuszeństwie względem Bożego Słowa, to chcę ci powiedzieć, że dla Boga robisz dokładnie to samo, co byś chodził do wróżki. Dla Boga jest dokładnie tym samym, jakbyś się bawił magią, a jest to dla Niego obrzydliwością. Więc czym jest ta lampa? Skoro widzimy, że głupie panny też posiadały lampy, a więc widzimy, że posiadały jakiś pozór pobożności, jakąś formę, żyły w jakichś ramach, nauczyły się funkcjonować. Właśnie chodzić do kościoła, może nawet czytać Boże Słowo. Ale za nic nie chciały być posłuszne temu, co czytały. A więc widzimy, wszystkie panny mają lampy. Wszystkie chodzą do kościoła. Wszystkie miały Biblię, może nawet nie jedną, a trzy. Wszystkie ją czytały. Wszystkie czekały na Pana Młodego. Wszystkie być może były zaangażowane nawet w jakąś służbę. Zapewne wielu z nich, wiele z tych panien mówiło: Alleluja! Chwała Bogu! Być może miały podniesione ręce w kościele. Ale to, co je różniło, to ten jasny płomień, który w nich świecił. To, co je różniło, to to, że u niektórych lampy były bezużytecznym rekwizytem. A u tych drugich spełniały funkcje, do których zostały stworzone. Świeciły jasnym światłem. A czytamy dalej w wersecie 5. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Ciekawe. Wszystkie panny zasnęły. Nie tylko te głupie. Zasnęły wszystkie. Wiecie, to mi pokazuje jedną rzecz. Że bycie mądrą panną nie oznacza, że możesz w tym oczekiwaniu na Chrystusa nie mieć chwili słabości. To mi pokazuje jedno, że te mądre panny, również wielu mądrych ludzi w kościele, Bożych ludzi, też będzie miało chwilę słabości. Wiecie, patrząc chociażby na apostołów w ogrodzie Getsemane, kiedy Jezus do nich mówił: czuwajcie, módlcie się ze mną. Oni nie byli w stanie, oni ciągle po prostu przycinali komara i ciągle Pan Jezus ich budził, oni w ogóle... Możesz być Bożym mężem i powiem wam, to wielu z nas spotka. Możemy w tym oczekiwaniu na Pana również mieć chwilę słabości, bo nikt z nas nie jest doskonały. Nikt z nas. Ja jestem pierwszy, który taki nie jestem. Wtem o północy powstał krzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Północ. Sam środek nocy. Ciekawe. Dlaczego Pan Jezus mówi o północy? Wiecie, na co wskazuje północ? Po pierwsze, północ wskazuje na to, że będzie to moment, kiedy po pierwsze będzie, wiecie, mrok sam, kiedy jest jasno i kiedy jest ciemno, to czujemy tą różnicę. Ale właśnie ta północ wskazuje nam, że kiedy ten świat już będzie w takim miejscu, gdzie, wiecie, dziś Europa się tak laicyzuje, że już dzisiaj nikt Boga nie potrzebuje. Kiedy ten świat będzie się pogrążał w największym mroku, wtedy w samym środku przyjdzie oblubieniec. Ale ta północ wskazuje też na jeszcze jedną rzecz. Najczęściej co o północy robimy? Śpimy, większość z nas śpi. Czujemy się bezpiecznie, komfortowo w naszych domowych łóżeczkach, pod kołderką, przy podusi. Mamy tam w tych miejscach, w tym czasie, czujemy się dosyć dobrym i komfortowym miejscu. Wielu ludzi będzie się czuło w momencie przed przyjściem Pana bardzo dobrze i komfortowo. Życie będzie się toczyło swoim życiem. Zresztą chyba 2 tygodnie temu pastor Mirek czytał fragmenty poprzedzające tą historię. Będzie jak za dni Noego. Ludzie będą chodzili normalnie do pracy.
Ludzie normalnie będą żyli, będą chodzili do Urzędu Stanu Cywilnego. I w samym środku nocy, w samym środku tego miejsca, momentu, kiedy wszyscy się będą czuli dobrze i komfortowo, bezpiecznie, wtedy przyjdzie oblubieniec. A więc mamy środek nocy. I to ciekawe, wiemy, że lampa została stworzona nie po to, aby była używana za dnia, ale głównie po to, by święciła właśnie w nocy. Ona została stworzona do tego, by w największym mroku rozświetlać ciemność. Lampy nikt nie stworzył po to, by biegać za dnia i nią świecić. My jesteśmy powołani do tego, żeby gdy ten świat najbardziej staje się mroczny i ciemny, to wtedy najbardziej bije moje i Twoje światło. Kiedy ten świat będzie coraz bardziej drwił i kpił z Boga, to wtedy moja i Twoja lampa ma najbardziej płonąć. I co za dramat, zobaczcie, oni całe życie przygotowywały, te panny całe życie przygotowywały w oczekiwaniu, trwając w kościele, oporządzały swoje lampy. Przygotowywały je i w momencie, kiedy ona miała zapłonąć, okazało się, że jest tylko i wyłącznie niepotrzebnym rekwizytem. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych: użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Widzę to oczyma wyobraźni. Nagle budzą się te panny w popłochu, ocknęły się. I wszystkie zaczynają je porządkować. Nie wiem, biorą właśnie może Biblię, nakładają koszulkę chrześcijańską, bo wiedzą, że oblubieniec idzie, więc chcą zaimponować Chrystusowi. Wezmę trzy może Biblię, żeby lepiej zabłyszczeć przed Panem Bogiem. Nie zabłyszczysz przed Nim. Nie zabłyszczysz tym, jaką formę, jak będzie wyglądała lampa, jak będzie wypolerowana. Jedyne, po czym On Cię rozpozna, to po świetle i po tym, czy ta lampa się pali. Tak jak mówiłem tydzień temu, wiemy, że lampa sama z siebie światła nie daje. Sama lampa sama z siebie jest tylko i wyłącznie narzędziem, która bez źródła mocy nie spełnia swojej funkcji. Taka lampa jest tylko ozdobą, jest tylko rekwizytem. Możesz postawić sobie taką lampę na półce i tylko i wyłącznie będzie właściwie ozdabiała Twoje mieszkanie, tam gdzie będzie stała, ale w swojej funkcji spełniać nie będzie. Dokładnie tak samo, i to mówiłem też tydzień temu, jak auto bez paliwa, które sobie możesz postawić pod blokiem. Po co Ci takie auto? Możesz sobie kupić najlepszego Mercedesa i postawić pod blokiem. Będziesz pięknie błyszczał przed sąsiadami. Przepraszam, żeby było jasne. Nie mam nic do właścicieli Mercedesów. Może być Skoda. Nieważne. Możesz sobie postawić taką furę pod blokiem. Wszyscy sąsiedzi będą mówili: ale gość, wow, ten to ma furę. Ale jeśli nie będziesz jej tankował, to ty nigdy jej nie użyjesz. Więc pytam, po co ci ten samochód? Bracie, siostro, po co ci lampa? Po co ci pozór pobożności? Po co ci chodzić, powiem wprost, po co ci chodzić do kościoła? Po co ci czytać Biblię, jeśli nie zamierzasz, bracie, ja czy ty, nie zamierzamy być posłuszni Bożemu Słowu? Możemy po prostu wstać i wyjść. Nie zaimponujesz Panu Bogu, Panu Jezusowi najbardziej wypolerowaną lampą, tylko światłem, które w niej będzie. Pamiętam, jak kiedyś pojechaliśmy na kemping przyczepą i wyjeżdżając w ostatniej chwili sobie przypomniałem, że nie zabrałem, wiecie, na kempingu, no latarka to takie podstawowe narzędzie w lesie, w środku. I wrzuciłem tą latarkę, nie sprawdzając w ogóle, w jakim jest stanie. I przyjechaliśmy, była już noc, rozbijaliśmy się na kempingu. Upadł mi
nakrętka mi upadła, czy tam śrubka, i poszedłem po tą latarkę, po czołówkę, nałożyłem ją, ale się błyskawicznie zorientowałem, że ona właściwie niewiele mi światła daje. Chodziłem, świeciłem, ale świeciła na 15%. Nagle się zorientowałem, że to jest bez sensu. Zdjąłem ją, bo wiedziałem, że najwyżej będę szukał tego rano. Kiedy była mi najbardziej potrzebna ta latarka, to ona nie spełniła swojej funkcji. I dokładnie tutaj to widzimy. Gdybyście zobaczyli człowieka, który biega po lesie, chodzi z latarką, która jest wyłączona, albo z latarnią, i szedłby tak ścieżką, to byś zadał mu pytanie: Panie, co Pan robisz? No chodzę, świecę sobie, oświetlam sobie drogę, ale ta lampa jest zgaszona, wiecie. A on dalej tak idzie, no byś pomyślał, wariat. Biega z latarką, czy tam z tym wygaszoną. Wiecie, tak wielu chrześcijan się zachowuje. Ja za każdym razem tak się zachowywałem, kiedy stałem w opozycji, kiedy byłem nieposłuszny względem Bożego Słowa, ale chwała Bogu, że Pan Jezus ma wiele miłości do mnie i cierpliwości. I do Ciebie ma również. I na razie cierpliwie czeka, aż staniesz w posłuszeństwie i wypełnisz to, co do Ciebie mówi. Bo kiedy chodzisz do kościoła, wypełniasz wszystko jak należy, to jest tak, jakbyś biegał po lesie z latarnią, która nie świeci. Werset 9 czytamy. Głupie zaś rzekły do mądrych: użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre: o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. Ta historia pokazuje, że przyjdzie taki moment, kiedy ogromna liczba ludzi w kościele, i to nieważne, czy to będzie pół na pół, czy to będzie 40 do 60, Słowo Boże mówi wyraźnie, niestety niewielu ludzi będzie zbawionych, czy nam się to podoba, czy nie. Tak powiedział Pan Jezus i tak się stanie. Wielu ludzi w kościele, kochani, ocknie się, wpadnie w popłoch, gdyż uświadomi sobie, że wszystko, co do tej pory robili, że w cały ten pozór pobożności był tylko fasadą. Było tylko polerowaniem lampy. Uświadomią sobie w momencie, kiedy najbardziej będą potrzebowali tej lampy, że nie mają oliwy, że nie zadbali o to, by napełniać się Jego Duchem. Że kiedy przyjdzie ten dzień, oni będą próbowali go wręcz pożyczyć od tych mądrych. Czytamy: użyczcie nam. Jak użyczyć? Jak, bracie, siostro, jak? Nie wiem, co, pójdziesz do lidera grupy domowej, do której należysz, i powiesz: pomódl się za mnie, żeby mnie Pan zabrał ze sobą? Jaki sposób ma ci użyczyć? Co ma ci użyczyć? Połowę swoich, nie wiem, połowę swojego namaszczenia, napełnienia Duchem Świętym? Przyjdziesz do pastora i powiesz: pastorze, daj mi połowę swoich darów Ducha Świętego, czy połowę swoich owoców? Owoce to jest coś, co się nabywa całe życie. Nigdy nie będzie takiego momentu, w którym będziesz czuł, że już jesteś doskonały. Całe życie będziesz, im bardziej będziesz pokonywał kolejne kroki wiary, im bardziej będziesz posłuszny, tym za każdym razem będzie Pan Bóg by ci pokazywał więcej z tych swoich słabości, twoich grzeszności. Jaki sposób, kiedy przyjdzie ten moment, nie będzie czasu na... Co powiesz? Pożycz? Wielu ludzi w kościele, kochani, jedzie na... Nie wiem, jak to nazwać. Na paliwiach innych ludzi. Podczepiają się pod... Bo nie mają sami paliwa, więc proszą: bracie, pastorze, pomódl się o to, o tamto. Sami w ogóle kompletnie w ogóle jakby nie dbają o to, ale ciągle jadą na pożyczonym paliwie. Nie będzie na to czasu. Nie będzie na to czasu. Nikt nie uzupełni braków w Twojej lampie. To jest moja i Twoja odpowiedzialność. Niektórzy właśnie wierzący zrzucają odpowiedzialność na Kościół, na pastorów, na liderów.
Myślimy sobie, że jak jestem w fajnym kościele, gdzie jest fajne uwielbienie, fajni grajkowie, fajni ludzie, to może jakoś to będzie, to może jakoś dojadę. Może jakoś się prześlizgnę. Może jak Pan Jezus przyjdzie, to, nie wiem, wyrecytuję mu Jana 3,16. Albo bardziej zabłysnę, powiem mu Efezjan 2,8. A Pan Jezus zrobi, to jest, ten to potrafi. Nie zabłyszczysz. Nie zabłyszczysz, jeśli Twoja lampa nie będzie świeciła. Ciekawa jest odpowiedź tych panien. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. Powiem wam, ja miałem gigantyczny problem z powodu tego wersetu, bo pamiętam, przez jakiś czas w ogóle nie rozumiałem, jak? Jak kupcie? Halo, Mateuszu, chyba się pomyliłeś, ty chyba Pana Jezusa źle zrozumiałeś. Przecież Ducha Świętego się nie da kupić. Czy się da? No nie da się kupić, więc jak mówią, idźcie sobie, kupcie. Wiecie, Mateusz dobrze napisał. Mateusz doskonale wiedział, co pisał. Bo żeby Twoja lampa płonęła, to Ty oczywiście nie kupisz za pieniądze Ducha Świętego. Nie będziesz w stanie tego nabyć mamoną tego świata, ale będziesz musiał zapłacić cenę swoim życiem modlitewnym. Będziesz musiał zapłacić cenę, spędzając czas z Bożym Słowem i będziesz przede wszystkim musiał zapłacić cenę, idąc każdego dnia na krzyż. Będziesz musiał zapłacić cenę za każdym razem, kiedy będziesz musiał, nie wiem, wybaczyć drugiemu człowiekowi, chociaż to nie ty mu zrobiłeś krzywdę. Byś sobie myślał, nie, no nie dam mu satysfakcji, nie wybaczę mu. I wtedy to jest ten moment, kiedy Chrystus mówi, na krzyż z tym idziesz. Pan Bóg cię nie zapyta o to, kto pierwszy wyrządził ci tę krzywdę. To nie podlega negocjacjom. Za każdym razem, kiedy musisz wybaczyć, kiedy musisz, nie wiem, być posłuszny, Bóg do ciebie coś mówi, skończ z tym grzechem. Ile razy mam ci mówić? Tyle razy, wiecie, ile do mnie Bóg razy mówił coś? Ile razy ja czułem w sercu, jak Bóg mi... Wiecie, my jesteśmy w ogóle mistrzami. Ja może powiem o sobie. Byłem mistrzem wymijania fragmentów Bożego Słowa. Ja potrafiłem czytać Boże Słowo, wiedziałem, co będzie za 3 wersety i robiłem... Jak sprawić, by Duch Święty ci nie wbił szpili? Przewrócić kartkę. Tak potrafiłem funkcjonować. Bo czułem w sercu, że Bóg coś do mnie mówił. Mówił, Marek, zrób porządek ze swoim życiem. I za każdym razem, kiedy czasami jest mi nie w sos, kiedy widzę swoje ułomności, swoje braki, za każdym razem często czuję, Marek, idziesz na krzyż. Ile razy mam ochotę, jestem wnerwiony na kogoś i miałbym ochotę mu dokopać i za każdym razem, kiedy czasami się ogarnę i nagle słyszę na krzyż z tym. To jest płacenie ceny. Werset 10 mówi, a gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. Wiecie, to mi pokazuje jedno, że kiedy drzwi zostaną zamknięte, że kiedy Bóg zamknie drzwi, to nie będzie już sposobności, by pobiec, by pożyczyć, by kupić. Nie będziesz w stanie pobiec do pokoju, odmówić paciorek i sprawa będzie załatwiona i będziesz mógł przybiec. Będzie już za późno, bo Chrystus przyjdzie w okamgnieniu. Nikt się z nas nie zdąży spostrzec. Pan Jezus tuż przed tą historią, 11 wersetów wcześniej mówił, jak to się stanie. Mówił o tak zwanym wielkim pochwyceniu swojego Kościoła. Czytamy, wtedy będzie dwóch na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Czuwajcie,
bo nie znacie ani dnia, ani godziny. Widzimy, jak czytamy o żarnach, mieleniu, roli, to nam mieszczuchom, wam mieszczuchom to niewiele mówi, ale ja jestem chłopak ze wsi, to ja wam powiem. Co Pan Jezus miał na myśli, mówiąc o tych żarnach i o tym wszystkim? Pan Jezus, gdyby miał to powiedzieć dzisiaj, to wiecie, co by powiedział? Dwóch będzie siedziało na HBO, będą oglądali serial. Jeden będzie zabrany, drugi zostawiony. Dwóch będzie siedziało na Facebooku w jednym domu, a jeden będzie zabrany, a drugi zostawiony. To Pan Jezus miał na myśli. Wiecie, nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jaki dramat musiałbym przeżyć. Boże, zachowaj mnie i kogokolwiek z tego kościoła, gdybym się miał obudzić rano i zobaczyć, że nie ma mojej żony, że nie ma moich dzieci. Wyobrażacie sobie z mojej perspektywy? Ja również mogę być głupią panną, mogę stać i mówić tutaj kazanie, ale mogę się tak pogubić, że któregoś razu mogę się obudzić. Będę chodził, biegał, szukał moich najbliższych, ale ich nie będzie. Może ty, bracie, siostro, chodzisz wiele lat do kościoła, może być taki moment, że się obudzisz i wielu ludzi, przybiegniesz do kościoła, się okaże, że wielu tutaj ludzi już nie będzie. Nie będzie już sposobności. Werset 11 mówi, a później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam. Boże, co za tragiczna scena. Panie, Panie, zobacz, przecież ja Jana 3,16 umiem. Ja całe życie na Sempolno chodziłem. Panie, Panie, no co, Ty nie znasz mnie? No nie wygłupiaj się. No przecież tyle razy, przecież ja 5 razy Biblię całą przeczytałem. Co za dramat. Boże, Kościele, naprawdę ogarnijmy się wszyscy. Wszyscy, ja i wy, wszyscy się ogarnijmy, jeśli jesteśmy w miejscu, w którym trwamy w uporze. On zaś odpowiedział, zaprawdę was nie znam. Zaprawdę was nie znam. Wiecie, dlaczego Jezus to powie? Nie dlatego, że nigdy nie oddałeś życia Jezusowi. Bo jak? No przecież skoro zostaliśmy zapieczętowani, Paweł mówi w liście do Efezjan, Duchem Świętym, to jak on może później powiedzieć, nie znam cię? No przecież kiedyś mnie znał, bo kiedyś mnie zapieczętował. Wiecie, Jan, jego umiłowany uczeń, mówi, co to znaczy znać go. W swoim pierwszym liście, w drugim rozdziale czytamy, co to znaczy znać Jezusa. Z tego wiemy, że Go znamy, uwaga, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Jeśli przyjdziesz i powiesz, Panie, Panie, ja to, ja tamto, ja nawet w służby, w szkółki niedzielne byłem zaangażowany, ja dzieci nauczałem. On powie, nie znam Cię. Piękną miałeś lampę, Ci powie Pan Jezus, piękną miałeś lampę. Ale nie znam Cię, bo byłeś kłamcą, bo mówiłeś, że to zrobisz. Tyle razy pukałem, tyle razy waliłem do drzwi Twojego serca, tyle razy Cię prosiłem, ogarnij się, zrób coś ze swoim życiem, a Ty nie chciałeś. A Ty nie chciałeś. I dlatego Jezus powie do wielu z nas, jak tu siedzimy, usłyszymy, nie znam Cię. Co za tragedia. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Kościół od prawie 2000 lat niezmiennie głosi to samo poselstwo. Czuwajcie, czuwajcie, czuwajcie z uporem maniaka. Ja i inni, którzy tu stają, wołamy, czuwajcie, czuwajcie. Wiecie, czasami już ja sobie myślę, że możemy wyglądać naprawdę na nieźle nawiedzonych. Ale ja tego nie wyrwę z Biblii.
tego, co czytamy. Ja muszę stać w posłuszeństwie Bożemu Słowu, bo Pan Bóg, kiedy stanę przed Nim, mnie rozliczy z tego, co tu mówię. I rozliczy mnie z tego, czy głosiłem to poselstwo. Skoro Pan Jezus je głosił, to znaczy, że my również musimy jako Kościół. Wielu mówi, ale Pan Bóg zwleka 2000 lat, co to w ogóle, dajcie spokój, przecież trzeba do roboty iść, a tutaj, wiecie, takie rzeczy. Pan Bóg nie zwleka. Piotr o tym pisał. 3 rozdział, 2 listu Piotra, czytamy takie słowa. I wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. I kawałek dalej. Niech to jedno umiłowanie nie uchodzi waszej uwagi, że u Pana jest jeden dzień jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, by ktokolwiek zginął, lecz chce, by wszyscy przyszli do opamiętania. Pan Bóg nie zwleka. On czeka z miłością, czeka wciąż, abyś opamiętał się, abym ja się opamiętał, aby On czeka po prostu z wyciągniętymi rękami i mówi, jestem cały Twój. Leży przed Tobą ten dar życia wiecznego. Wybieraj. Chcesz błogosławieństwa, czy chcesz przekleństwa? Od tego, co Ty wybierzesz, czy będziesz posłuszny Słowu, zależy, gdzie spędzisz swoją wieczność. Od tego nie, czy posiadasz lampę, ale od tego, czy Twoja lampa płonie żywym ogniem. Wiecie, ja jestem przekonany, kończąc już, że wszystkie te panny były przekonane, że są we właściwym miejscu. Przecież były, czekały na oblubieńca, można powiedzieć, przecież były w kościele. Czekały z Biblią w ręku. Wiecie, ja też kiedyś myślałem, że jestem w dobrym miejscu. Ja też kiedyś byłem przekonany, że jestem we właściwym miejscu. Pamiętam, w szkole średniej dosyć często jeździłem do takiej miejscowości pod Wrocławiem. Ponieważ jeździłem tam 4-5 razy w tygodniu, to po jakimś czasie poznałem rozkład jazdy na pamięć. Wiedziałem, o której godzinie pociąg odjeżdża, przez cały rozkład jazdy do tej miejscowości znałem, wiedziałem, z którego peronu, nawet nie musiałem podchodzić do tablicy odjazdów i to sprawdzać. I pamiętam, jak któregoś razu na pamięć, już z automatu, wbiegłem na dworzec i nie sprawdzając w ogóle, czy coś się zmieniło, wpadłem na peron, wskoczyłem do pociągu, wsiadłem, zdążyłem. Ale wiecie, pociąg ruszył i ja tak, minęło trochę czasu i tak nagle zacząłem się rozglądać za te okna, mówię, coś jest nie tak. Coś, krajobraz mi się nie zgadzał. I tak coraz bardziej z każdym kilometrem miałem takie, co jest grane, gdzie on jedzie. Wiecie, nagle się zorientowałem, przyszedł konduktor. Ja mówię, panie, proszę pana, gdzie ten pociąg jedzie, bo on mi mówi, że kompletnie inną stronę. Zorientowałem się, że wsiadłem nie do tego pociągu. Ja byłem przekonany, że siedzę we właściwym miejscu, że ten pociąg mnie dowiezie, ale on jechał w przeciwną stronę. Nie wiem, czy rozumiecie, co chcę wam powiedzieć. Może ci się wydawać, że siedzisz we właściwym miejscu. Może ci się wydawać, możesz żyć w złudnym przekonaniu, że ten Kościół cię zawiezie do nieba. Ten Kościół cię do nieba nie zawiezie. Jeśli czujesz się komfortowo w ławeczce, siedząc przekonany, że jesteś, podążasz w stronę wieczności, to chcę ci powiedzieć, ten Kościół ani żaden inny w tym mieście nie zawiezie cię do nieba. Nawet znajomość z konduktorem, czytaj pastorem, liderem, nie zawiezie cię do nieba. To, co cię jest w stanie zawieźć do nieba, to żywa relacja z Jezusem Chrystusem. Żywa relacja z Jego Duchem.
Nie dajmy się omamić poczuciu, że jedziemy, jesteśmy we właściwym miejscu i teraz już wszystko będzie jak należy. Jak wygląda Twoja lampa? W jakim miejscu jesteś? Czy płonie jasnym światłem? Czy może przygasa? Czy dziś, gdyby Chrystus tu przyszedł, będziesz tą mądrą? Byłbyś tą mądrą panną, która by została zabrana? Czy może zostałbyś pozostawiony? Chrystus przyjdzie z pewnością po swój Kościół. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. A więc po tych, którzy płoną jasnym płomieniem Ducha Świętego, których lampy oświetlają nie tylko ich drogę, ale również mrok wokoło siebie. Światło było warunkiem, czy też wpuszczeniem na tą ucztę weselną. Wpuszczone zostały te, których lampy świeciły, a nie te, które lampy pozostawiały w ręku, które lampy były zgaszone. To Ty musisz zadbać o to, by ta lampa płonęła żywym ogniem. To Ty musisz zadbać o to, by ta lampa świeciła jasnym światłem. Nie lider, nie pastor, nie Twój mąż czy Twoja żona, ale tylko i wyłącznie Ty. Nikt nie uzupełni braku w Twojej lampie. To Twoja i moja odpowiedzialność. Dziś okaże się, kochani, jeśli nie wiesz, w jakim miejscu jesteś, nawet teraz po tym słowie, które mówiłem, wiem, że to było trudne słowo, mam tego pełną świadomość, ale naprawdę, ja nie przyszedłem tutaj, by się komukolwiek z Was podobać. Ja przyszedłem tu po to, by głosić czyste Boże Słowo. Jeśli nie wiesz, w jakim miejscu jesteś, czy jesteś tą mądrą, czy może jesteś tą głupią panną, to dziś okaże się, gdy wyjdziesz stąd, co zrobisz z tym słowem, które dziś usłyszałeś. Czy staniesz w posłuszeństwie, co Bóg do ciebie mówi od dawna? Czy staniesz, uporządkujesz swoje życie? To dziś Ty decydujesz, jak spędzisz swoją wieczność. To Ty. Jeśli nigdy nie oddałeś swojego życia Jezusowi, jeśli czujesz też, słuchając to słowo, że jesteś w niewłaściwym miejscu, że Bóg do ciebie puka i woła, chce mieć z tobą żywą relację, przyjdź do mnie. Jeśli czujesz w sercu, że Duch Święty cię przynagla, to dziś, tu, w tym miejscu, możesz do Niego głośno zawołać. Możesz zawołać z komory w swoim domu. Oddaj Mu swoje życie. Wyznaj swoje grzechy. Przede wszystkim opamiętaj się. Odwróć się od grzechu, w którym żyjesz. Jeśli naprawdę wierzysz, jeśli uwierzyłeś, że Jezus jest jedyną odpowiedzią, że Jezus jest tym, który zapłacił cenę za Twój grzech, to możesz do Niego przyjść, zawołać: Panie, weź moje życie. Weź moje życie w swoje ręce. Nie chcę już tak dalej jechać. Nie chcę dalej prowadzić sam. Przejmij kontrolę nad moim życiem. Jeśli jesteś w takim miejscu, to wołaj do Boga, bo od tej decyzji będzie zależała Twoja wieczność. Pomódlmy się, kochani. Ojcze, Synu, Duchu Święty, stajemy przed Tobą jako Kościół i prosimy Cię, byś napełnił nas, uzdolnił do czystego i świętego życia. Proszę Cię, Ojcze, Duchu Święty, byś wypełniał nasze lampy,
byś wypełniał nasze lampy tak, by one mogły płonąć cały czas. Byśmy byli gotowi na Twoje przyjście. Panie, tak bardzo potrzebujemy Twoich darów, tak bardzo potrzebujemy Twoich owoców, owoców Ducha Świętego. Panie, zachowaj nas przed tym, byśmy kiedykolwiek nie usłyszeli tych słów: nie znam Cię. Co za tragedia. Całe życie. Panie, niech nikt z nas takich słów nie usłyszy. Chcemy być pięknym kościołem, mądrym kościołem, który rozumie, co to znaczy świecić. Chcemy być lampami pięknymi, nie tylko pięknie z zewnątrz wypolerowanymi, ale pełnymi Twojego Ducha, palącymi się jasnym światłem. Dawaj nam mądrości. Dodawaj nam mądrości, abyśmy dobiegli do celu. Tobie, jedynemu Bogu, cześć i chwała na wieki wieków. Amen.